Była naprawdę agresywna, mocna gra w obronie i umiejętne przekazywanie i to, co było do rzucenia, rzuciliśmy. Chociaż też tam się zdarzył rzut karny nierzucone, gdzieś tam ze skrzydła dwa razy nierzucone piłki, ale to jakoś tutaj włączył się też i bramkarz do tej interwencji w obronie, w grze obronnej. To dało efekt, tego i kontrataki, nie? To co żeśmy przede wszystkim grali. W drugiej części przestaliśmy grać, bo po prostu brakowało nam sił na te kontrataki i nie wszyscy wytrzymywali to. Funkcjonował tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Druga połowa to walka praktycznie bramka za bramkę, tak jak pan powiedział, do 50 minuty remis. No, wydaje mi się, że wygrana przede wszystkim ze względu na doświadczenie zawodników i ta końcówka po prostu była lepsza w wykonaniu naszym, przede wszystkim z tego względu, że mieliśmy bardziej, uważam, doświadczonych zawodników, to ogranych na parkietach pierwszoligowych już od wielu, wielu lat. Do tego wcześniejszego pytania zabrakło nam też trochę siły w tej końcówce, bo taka obrona wysoka to odbiera nam siły, a nie wszyscy zawodnicy, którzy byli na ławce, nie dają rady bronić. Po prostu chodzi nie o to, że brakuje im sił, ale nie dają rady sobie w sytuacji 1-1, gdzie takie właśnie poprzez taką wysoką obronę takie są sytuacje, stwarzają się na boisku. Utrzymaliśmy właśnie tą przewagę. Przede wszystkim odskoczyliśmy na jedną, dwie bramki, no i stało się jak się stało. No, Grudziądz poległ, ale naprawdę po, uważam, bardzo wyrównanym boju i wynik bodajże czteroma nie odzwierciedla walki na parkiecie.